Pani poseł, wczoraj był protest w ramach kongresu, no, przed Pałacem Kultury, gdzie odbywa się Kongres Kultury. Artyści wyszli, żeby zaprotestować. I ten protest potrwał ile? Pół godziny? Wszyscy się nagle rozpierzchli. Nie. No, ten tak protest trwał z 20 minut, ale proszę zauważyć, że od piątku trwa Kongres Kultury, który został zwołany przez środowiska kultury, a nie przez ministra kultury. To jest pierwszy tego typu Kongres Kultury i w Pałacu Kultury odbywało się i odbywa nadal bardzo mnóstwo debat na temat kultury, przyszłości polskiej kultury, stanu polskiej kultury i całej sytuacji, która jest, więc ludzie po prostu planowali, że będzie ten protest trwał 20 minut, a później wszyscy idą razem debatować, bo te debaty są po to, aby spisać wszystkie rekomendacje dla polskiej kultury i później, mam nadzieję, wdrożyć je w życie. A z drugiej strony, ja byłem w piątek na Kongresie Kultury i też jak wczoraj po proteście, jak rozmawiałem z uczestnikami, no to tak, przekaz jest z tego jasny, jakby spróbujmy się dogadać ponad podziałami, ale czy można się dogadać, jeżeli Kongres Kultury rozpoczyna się od listu pani profesor Marii Janion, bardzo mocnego, atakującego wprost Prawo i Sprawiedliwość? Ale Kongres Kultury nie został zwołany przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć na taką jedną bardzo ważną rzecz. Kultura zawsze była marginalizowana w Polsce. Zawsze. Partie polityczne, które rządziły od 1989 roku, zawsze mówiły tak: edukacja, promocja i kultura. Nigdy nie było partii, która by kulturę traktowała jako fundament. Czy uderzanie tylko w PiS nie pogłębi jeszcze tego kryzysu? Ma sens? Nie, oczywiście, że tak, dlatego że pani profesor Janion miała prawo do tego. Proszę zwrócić uwagę, że w 2009 roku został bardzo negatywnie oceniony na przykład Leszek Balcerowicz, który zupełnie nie czuje kultury, tak? Ale z takimi argumentami artyści nie dają właśnie do ręki argumentu panu profesorowi, ministrowi Glińskiemu, który już kilka miesięcy temu mówił, że no nie będzie brał w tym udziału, bo to będzie wydarzenie polityczne. Czy właśnie nie konstruują polityczności tego wydarzenia absolutnie w ten sposób? Ale kultura jest w jakimś sensie polityczna i nie można jakby od tego uciekać. Natomiast umówmy się, minister Gliński jest najgorszym ministrem kultury, jakiego w ogóle w Polsce mamy. To jest szkodnik kultury, to jest osoba, która nic dla tej kultury nie robi. Swoją pracę w rządzie zaczął od cenzury spektaklu. A potem już po prostu wszystko leci tak ciężko jest w ogóle komentować działania ministra kultury, bo one są po prostu fatalne i to jest jeden z ministrów, który po prostu powinien wylecieć od razu z tego rządu.